że jeżeli sama masz lub sam masz trudny moment i dzwonisz, opowiadasz o tym twojej mamie, tacie, babci, bratu, córce, czy komukolwiek, czy komuś ze znajomych, to przekazujesz ten ciężar na barki innej osoby. I ta osoba może ci coś doradzi, często, aby się uwolnić od twojego narzekania, żeby mieć święty spokój, bo chce wreszcie medytować. Ty czujesz się lepiej, ale ta osoba czuje się gorzej. Co więc wysłałeś do tej osoby? Wszystką, całą twoją negatywną energię, jak taki plecak przekazałeś dalej. I jak myślisz, jakie to ma znaczenie energetyczne? Naturalne. Słowa to zaklęcia, więc opowiadając coś, używając negatywnych słów, opisując to, co złego ci się przydarzyło, w rzeczywistości wzmacniasz to. To tak, jakby pisać negatywne afirmacje czy wizualizacje. Do tego przekazujesz tą negatywność do tej osoby, czyli co wysyłasz, wraca do ciebie. I może czujesz się przez jakiś czas lepiej, bardziej uskrzydlony, ale to ma krótkie nóżki. Prędzej czy później odbije się od tęczowych granic uniwersum i wróci do ciebie zwielokrotnione. Od dzisiaj więc, gdy będzie ci źle, gdy pojawi się sytuacja, pech idzie za pechem, nieszczęścia idą parami, pierwsza wskazówka od wszechświata. Wykorzystaj pozytywnie te narzędzia, które stają do twojej dyspozycji, czyli twoje myśli zmieniaj na pozytywne, czyli znowu jesteśmy w tym momencie przemiany i transformacji, tej alchemicznej czternastki w wielkich arkanach tajemniczenia. Wykorzystaj twoje słowa jako zaklęcia. Czy już nigdy więcej nie dzwoń do twoich przyjaciół i nie opowiadaj o twoich problemach. Bo może być tak, jak zawsze powtarzała moja mama. Moja mama zawsze mi mówiła: Marysiu, jak ci będzie trudno, jak ci będzie źle, nie mów nikomu o twoim pechu, o tym, co negatywnego ci się przydarzyło. Bo w rzeczywistości ludzie się tylko cieszą z innych nieszczęść.